Komunikaty o błędach, problem z systemem druku oraz problem z systemem podawania atramentu w przypadku drukarek HP Office Jet. Jeśli drukarka HP Office Jet przestaje drukować i na ekranie komputera lub na panelu sterowania drukarki widnieje komunikat o błędzie, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem. Oto możliwa treść komunikatu o błędzie. Problem z systemem druku, problem z systemem podawania atramentu lub problem z systemem drukarki. Krok pierwszy. Sprawdź, czy wkłady atramentowe nie przeciekają. Jeżeli z wkładów atramentowych w drukarce wycieka atrament, mogą one spowodować nieprawidłowe działanie drukarki i wymagać wymiany. Otwórz pokrywę, aby uzyskać dostęp do wkładów atramentowych. Zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków. Wyjmij wkład atramentowy i sprawdź, czy nie wycieka atrament. Jeżeli wkład atramentowy przecieka, wymień go. Twoje wkłady mogą być objęte gwarancją. Gwarancje na wkłady sprawdzisz tutaj. Learn, myślnik about, myślnik supplies.ext.hp.com. Przewiń w dół do sekcji gwarancji i wybierz opcję Dowiedz się więcej w sekcji Atrament. Na tym ekranie znajdziesz informacje gwarancyjne dotyczące poszczególnych wkładów. Jeżeli wkłady nie są objęte gwarancją, atrament możesz kupić od firmy HP lub w pobliskim sklepie. W drukarkach HP najlepiej używać wyłącznie oryginalnych wkładów atramentowych HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i bezpieczeństwa wkładów innych firm. Jeżeli z wkładu nie wycieka atrament, można go zainstalować ponownie. Włóż lub dociśnij wkład atramentowy z powrotem do gniazda. Większość wkładów ma zatrzask. Powtórz powyższe czynności, aby sprawdzić pozostałe trzy wkłady atramentowe. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów. Krok drugi. Zresetuj drukarkę. Zresetowanie drukarki może przywrócić jej sprawność po wystąpieniu błędów lub awarii. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę. Jeśli drukarka się nie wyłączy, odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu drukarki. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Poczekaj 60 sekund. Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania. Firma HP zaleca podłączenie bezpośrednio do gniazdka ściennego. Podłącz drugi koniec do drukarki. Włącz drukarkę, aby ukończyć reset. Krok trzeci. Włóż ponownie głowicę drukującą z zatrzaskiem. Jeśli używana drukarka ma wymienną głowicę drukującą z zatrzaskiem, możesz ponownie zamocować głowicę drukującą w celu usunięcia błędów drukarki. Otwórz pokrywę obszaru dostępu do wkładów. Zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków. Poszukaj zatrzasku na karetce. Jeśli go nie widać, krok ten nie dotyczy posiadanego modelu drukarki. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający z tyłu drukarki. Unieś zatrzask karetki i lekko unieś głowicę drukującą. Włóż głowicę z powrotem do karetki, przesuń ją w lewo i prawo, a następnie opuszczaj zatrzask karetki, aż się zatrzyma. Zamknij drzwiczki lub pokrywę obszaru dostępu do wkładów. Ponownie podłącz przewód zasilający do drukarki i włącz ją. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, zresetuj głowicę drukującą jeszcze raz, maksymalnie 3 razy. Jeśli żadna z czynności przedstawionych na filmie nie pomogła rozwiązać problemu z drukarką, skontaktuj się z pomocą techniczną HP w witrynie support.hp.com/kontakt, aby wymienić głowicę drukującą lub oddać drukarkę do naprawy. Więcej przydatnych filmów wideo można znaleźć na kanale HP Support w serwisie YouTube.